kolejnym spotkaniu, na którym witam Państwa w Galerii 1001 Drobiazgów, chciałbym Państwu pokazać mikroskopy. Obecnie nie wiem, czy w szkołach jeszcze są mikroskopy, ale ja pochodzę z czasów, kiedy na lekcjach chemii, na lekcjach biologii, na lekcjach fizyki używało się mikroskopy. Pokażę najmniejszy mikroskop, jaki posiadam. Jest to takie malutkie urządzenie, które tu się wkłada preparat do oglądania i patrząc pod światło uzyskujemy powiększenie. Jak mówię o preparat, no to na przykład tutaj jest taka szybka, na której musicie mi Państwo wierzyć, że to takie ciemne, które tutaj jest, jest to skóra z włosem i po prostu oglądając takie coś w mikroskopie można to bardzo dokładnie obejrzeć. Oczywiście taki preparat może być też inny. Tu jest na przykład bardzo ciekawy preparat i jest to przekrój poprzeczny dżownicy, czyli można sobie zobaczyć, jak dżownica wygląda. No i oczywiście tutaj trzeci, jaki mam przygotowany, to są bakterie jamy ustnej. Oczywiście nie będę Państwu tych preparatów pokazał, bo nie mamy takiej możliwości, ale chodziło mi o to, jak wyglądają te rzeczy, które się ogląda przez mikroskop. Oczywiście ten malutki mikroskop to już jest naprawdę miniatura. To jest taki malutki szkolny mikroskop. Też wkładzie się tutaj na tą ławeczkę preparat. Tym lustereczkiem ustawia się światło, żeby to światło biło na właśnie ten preparat i regulując tutaj wyżej, niżej tym tubusem uzyskujemy odpowiednie powiększenie i możemy zobaczyć, co jest na tym preparacie. Z grubsza to w ten sposób wygląda. I tak sobie oglądamy. I to są takie malutkie mikroskopy. Oczywiście mikroskop oprócz takich rzeczy szkolnych może też służyć do badań weterynaryjnych, ponieważ no, byli zawsze tacy ludzie, którzy się zajmowali badaniem mięsa i mieli tak zwane trychinoskopy, czyli mikroskopy, które służyły specjalnie do badania, czy mięso nadaje się do spożycia. I tutaj mamy dwa takie trychinoskopy. Jeden stoi na zewnątrz na pudełku, a drugi jest pokazany, jak ładnie w pudełku transportowym mógł sobie wyglądać. I te rzeczy, które się tam oglądało, kładło się na taką specjalną ławeczkę. To jest takie szkło bardzo dobrej firmy Hauptnera, która robiła właśnie różne takie przyrządy. I tutaj są takie ponumerowane krateczki i tu się kładło wycinki z poszczególnych sztuk mięsa, które się pobierało. I na przykład jak pobrano 24 próbki z różnych kolejnych zwierząt, to później się to brało i właśnie oglądało się w takim trychinoskopie i można było stwierdzić, czy to mięso jest wolne od rzeczy, które mogłyby nam zaszkodzić. Także naprawdę jest to jedna z bardziej, powiedzmy, częstych wykorzystań mikroskopów, jeżeli chodziło o badanie mięsa. Różne firmy produkują do dzisiaj, ale mówimy o starszych mikroskopach. Królem chyba wszystkich mikroskopów, jeżeli chodzi o firmę, to jest firma Carl Zeiss Jena. I tutaj możemy zobaczyć właśnie wspaniały mikroskop tej firmy. Również to szkiełko, które powodowało, że światło padało na ten preparat. Mamy śruby takie te zgrubne, makro i mikrometryczne, które powodowały, że mogliśmy bardziej dokładnie ustawić sobie różne tutaj powiększenia. Tutaj tymi tak zwanymi okularami i tak zwanym tubusem można było ustawiać różne rodzaje powiększeń. Tu oczywiście można było też regulować światło, także to jest jeden z bardziej skomplikowanych mikroskopów. Mam jeszcze tutaj dwa takie ciekawe mikroskopy. One są zrobione w mieście Göttingen, w firmie Winkel Zeiss, też bardzo dobra firma. Każdy mikroskop ma swój numer. Były to bardzo precyzyjne przyrządy i na ogół bywały w takich właśnie drewnianych skrzynkach. I tutaj właśnie chciałbym pokazać mikroskop, który jest dla mnie najcenniejszy. Bardzo ładny mikroskop w drewnianej skrzynce. Pięknie wszystko wykonane. Oczywiście możemy go tutaj wyciągnąć. Jest też bardzo ciekawie zbudowany, piękny, ładny mosiądz. Wszystko jest tutaj bardzo ciekawe. I to jest mikroskop zrobiony w firmie Reicherta w Wiedniu. I jest to na pewno najstarszy mikroskop z tych, który tutaj Państwu dzisiaj pokazuję. Też te wszystkie urządzenia są jeszcze do dzisiaj sprawne. A dla mnie najciekawsze w nim jest to, że przed wojną tym mikroskopem posługiwał się mój dziadek Bolesław Skrzypczak, aptekarz
Leszczyński, później w Bydgoszczy, jeszcze przedtem, zanim w Lesznie był, jeszcze w Krzywiniu, i ten mikroskop zawsze z nim podróżował na tych różnych aptekach, na których pracował, i jest to naprawdę wspaniała pamiątka rodzinna, a już nie mówiąc o tym, że jest to wspaniały przykład przyrządu optycznego takiego bardzo wysokiej klasy, ponieważ tak jak wspomniałem, jest ten mikroskop zrobiony w Wiedniu, a tam było bardzo dużo firm, które robiły bardzo dokładne urządzenia optyczne. Także proszę zwrócić sobie uwagę, od takiego prostego, bym to nazwał, dziecięcego mikroskopu, przez taki szkolny, malutki mikroskop, przez trychinoskopy, do tak pięknego, precyzyjnego urządzenia, które dzisiaj można by było nazwać dziełem sztuki. I proszę zwrócić uwagę, jest to piękne urządzenie, w którym nie ma ani kawałka plastiku. Bardzo uprzejmie dziękuję.